Gabriela Figura, Wieści Biłgorajskie Flesz. Zapraszam w nich relacje z weekendowych wydarzeń. A zaczynamy od tego, co działo się w niedzielne południe na Placu Wolności. Na razie ich zapał zastępuje umiejętności. Po kilku dniach intensywnego szkolenia złożyli przysięgę i zamierzają kontynuować służbę. Mowa o tak zwanych terytorialsach, którzy należą do 2. Lubelskiej Brygady Terytorialnej, a w niedzielę na Biłgorajskim Placu Wolności przysięgali wierność ojczyźnie. Wojska Obrony Terytorialnej to autorski pomysł byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Obecnie liczą 2300 żołnierzy i wciąż rosną w siłę. W szeregi WOT przeważnie wstępują osoby młode z wykształceniem wyższym lub technicznym. Przeciętny terytorial ma 32 lata i jest aktywny zawodowo, a więc musi godzić życie prywatne ze służbą. Aktualnie prowadzę własną działalność gospodarczą. Wychowuję również 2-letnią córkę i dzięki pomocy rodziny, moich rodziców, męża i najbliższych mogę to wszystko właśnie połączyć w ten sposób, że pracuję i służę naszemu krajowi. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest właśnie weekendy. Pomysł weekendowy. Z tego mogę pogodzić swoje życie prywatne wraz tutaj z wojskiem i no, bardzo mi się to podoba. Chcemy po prostu służyć jak najlepiej ojczyźnie, mówią terytorialsi. Wielu z nich, wstępując w szeregi, realizuje też pasje i marzenia z dzieciństwa. Od zawsze moi rodzice wpajali mi takie wartości jak miłość, nie tylko do siebie nawzajem, ale również do naszego kraju, do naszej ojczyzny. Kiedy byłam małą dziewczynką, rodzice, pamiętam, kupili płytę gramofonową z piosenkami ułańskimi. I od tamtej chwili po prostu miłość do munduru zapałała we mnie i wiedziałam, że to jest moje powołanie. Bardzo, bardzo warto. Z początku sam się tak zastanawiałem, wahałem się nad tym, ale myślę, jeżeli czegoś nie spróbuję, to się nie dowiem, prawda? Także spróbowałem i naprawdę szczerze z całego serca zachęcam i swoich kolegów, którzy jeszcze nie należą, będę zachęcał z całego serca. Przysięga wojskowa w Biłgoraju na oczach mieszkańców odbywała się po raz pierwszy. Złożyli ją żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Wzmocnią oni 25. Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu, który obejmuje swoim rejonem odpowiedzialności powiaty Chrubieszowski, Janowski, Biłgorajski, Tomaszowski, Zamojski. Uroczyste przysięgi organizowane są w miastach powiatowych Lubelszczyzny, zwłaszcza tam, gdzie na co dzień wojsko nie stacjonuje. W Biłgoraju uroczystość na Placu Wolności rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego. Po odegraniu hymnu żołnierze złożyli przysięgę w obecności przełożonych Marka Łapińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, parlamentarzystów, samorządowców i mieszkańców Biłgoraja. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam. Przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Szerz honoru żołnierza polskiego. Szerz honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. Po potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Po potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi to pomóż Bóg. Tak mi to pomóż Bóg. Wojska Obrony Terytorialnej to 5. obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych rodzaj sił zbrojnych RP. Jestem zamościaninem, mówił Marek Łapiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ten region ma za sobą straszną historię wojenną, z której jednocześnie możemy być dumni. Jestem dumny, bo mieszkałem blisko Koszar i to wojsko w Zamościu zawsze było bliskie. A potem tego wojska zabrakło. I dzisiaj jestem bardzo dumny, że to wojsko znowu pojawia się na wschodzie. Wojska Obrony Terytorialnej to bardzo dobry pomysł.
to poczucie wspólnego bezpieczeństwa, to możliwość służby dla każdego chłopaka i dziewczyny, bo jak widzieliście Państwo dzisiaj, jednym z wyróżnionych żołnierzy szkolenia podstawowego była kobieta. I o to chodzi, bo mamy dobre przykłady w Europie, jak można niedużymi pieniędzmi skutecznie się bronić. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych, a jej żołnierze są silnie związani z ludnością i rejonem działań. W czasie wojny będą wspierać wojsko operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a w czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Opieramy się na terytorialności, czyli na osobach żołnierza, którzy są w danym terenie, zamieszkują. Dlaczego? Oni ten teren bardzo dobrze znają. Będą w razie konieczności mogli na tym terenie swobodnie operować. Dodatkowo naszym zadaniem jest w czasie pokoju, kryzysu i wojny wspieranie lokalnej ochrona, obrona oraz wspieranie lokalnej społeczności. Bardzo ważną przywiązujemy wagę do właśnie zagrożeń niemilitarnych, zwłaszcza w sytuacji klęsk żywiołowych. To jesteśmy po to, a właśnie wtedy to jest nasze zadanie, ażeby być i pomagać naszym tutaj obywatelom, mieszkańcom Lubelszczyzny. W Biłgoraju poza uroczystą przysięgą odbyła się również defilada oraz prezentacja pojazdów i wyposażenia wojskowego 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. W sobotę do Biłgoraja na spotkanie z mieszkańcami powiatu przyjechała minister Elżbieta Rafalska. Rozmawiano m.in. o problemach na rynku pracy, planowanych zmianach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i sytuacji osób niepełnosprawnych. Spotkanie z minister Elżbietą Rafalską cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie krzesełka były zajęte, dużo osób przestało kilka godzin, by posłuchać, co do powiedzenia mieszkańcom powiatu biłgorajskiego ma minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Mateusza Morawieckiego. Takich spotkań w całej Polsce mamy zamiar zorganizować kilkaset. Jeździmy, by spotykać się z Polakami, odpowiadać na pytania i dyskutować, mówiła Elżbieta Rafalska. Jesteśmy na jakimś etapie dzisiaj. Mamy dalszy plan i ten plan na tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości został jasno określony. Budujemy państwo solidarne, uczciwie działające państwo, które dba o obywateli, o rozwój, ale proszę państwa, też przede wszystkim wcześniej mówiliśmy zrównoważony rozwój, a więc taki rozwój, w którym te problemy, o którym mówił pan poseł, komunikacyjnego odcięcia, powinny być zlikwidowane, zniwelowane, żebyśmy wszyscy mieli jednakowe albo w miarę równe warunki do rozwoju. Elżbieta Rafalska mówiła również, jednym z najważniejszych programów, jakie chcemy realizować w przyszłości, jest program 5 miliardów na budowę dróg lokalnych. Już się przyzwyczailiśmy albo zaakceptowaliśmy, że mamy więcej autostrad albo dróg, tras szybkiego ruchu, ale to, co się dzieje ciągle na drogach lokalnych, pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Podczas spotkania każdy z uczestników mógł zadawać pytania. Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego pytali m.in. o proponowane przez rząd zmiany, jak niższy ZUS dla mniejszych firm oraz sytuację związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, które protestują w Sejmie. Nie uciekam od takich spotkań. Problemy osób niepełnosprawnych są mi bliskie, mówiła minister Rafalska. Pytana była również o to, dlaczego pieniądze przeznaczane dla osób niepełnosprawnych, zanim do nich trafią, przechodzą najpierw przez powiat. No proszę państwa, ja jestem, ja podzielam pani pogląd. Ja ten pogląd podzielam. Ja pamiętam Pepron i oddziały Pepronu, które jak kiedyś decydowały o tych środkach, to po prostu to zupełnie inaczej finansowało i funkcjonowało. Tylko ja tego też nie zmieniłam. Jak utworzono powiaty i te powiaty nie miały za dużo kompetencji i miały mało pieniędzy, o których mogły decydować, to dołożono im, moim zdaniem, trochę sztucznie. Zadanie związane z tym, o czym pani powiedziała, czyli tam jest finansowanie rehabilitacji, bariery, te wszystkie zadania, które realizuje powiat. Gdybym mogła to bez sporu, bez wielkiej awantury ze strony starostw zrobić, to naprawdę pokusiłabym się o taką zmianę.
Wizyta minister Elżbiety Rafalskiej w Biłgoraju to element kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Politycy tej partii ruszyli w Polskę, by prezentować swoje propozycje oraz dyskutować z Polakami na temat obecnej sytuacji w kraju. Ponad dwugodzinny koncert, podczas którego kilkudziesięciu wykonawców zaprezentowało tańce polskie, ukraińskie czy cygańskie. Nie mogło też zabraknąć występów zaproszonych gości. Grupa folklorystyczna Pokolenia w sobotę świętowała 5-lecie działalności. Tańce lubelskie, rzeszowskie, widowisko sitarskie, wesele żydowskie, polonez, ukraiński chopak, mazur, walc wiedeński, zabawa lwowska czy tańce cygańskie. 5 lat istnienia grupy folklorystycznej Pokolenia to dziesiątki koncertów, tysiące godzin poświęconych na próby. Każdy z tancerzy już kiedyś tańczył, czy to w sitareczce, czy tanwi. Postanowili kontynuować swoją pasję jako dorośli. Na początku to były przygotowania do 30-lecia tanwi, tam gdzie tańczyliśmy. No i generalnie w sumie cała grupa, która się nas zebrała, powiedziała, że no, a może byśmy pojechali z tym dalej, nie? I w sumie tak, jeden układ już mieliśmy, no i zaczęliśmy potem szukać miejsca, gdzie moglibyśmy ćwiczyć, no i jakoś tak poleciało. Repertuar grupy to nie tylko widowiska czy układy taneczne, to również pieśni ludowe, które można było usłyszeć podczas koncertu. Zebrane zostały również na płycie pod nazwą Pieśni, Śpiwki i Śpiwanki. Taniec ludowy i kultura tradycyjna łączą grupę, pozwalając im rozwijać swoje zainteresowania, a zespół dużo koncertuje zarówno w mieście, jak i za granicą, gdzie byli już 9 razy. To, że z zespołem jeździmy za granicę, jest to dla mnie też taki czynnik motywujący do tego, żeby funkcjonować w tym zespole, bo tak naprawdę ja już swoje, że tak powiem, wytańczyłam przez te 30 lat, ale oderwać się właśnie od tych takich codziennych, rodzinnych obowiązków i pojechać gdzieś, zostawiając tutaj wszystkie problemy, to jest naprawdę bardzo fajne. Nie są to długie wyjazdy, są to takie weekendowe, góra 4-dniowe, ale to jest naprawdę coś fajnego. No nie wiecie o tym, że tam spotykacie przyjaciół. Oczywiście. Poznajemy nowych ludzi, spotykamy się, mamy też takie zespoły, z którymi widywaliśmy się cyklicznie w ramach programu Różnimy się pięknie. Także to jest naprawdę fantastyczne. Nie byłoby grupy Pokolenia, gdyby nie Anna Iskra, główny choreograf i założycielka zespołu. Od 5 lat w Biłgarajskim Centrum Kultury pod jej kierunkiem swoje pasje mogą kontynuować doświadczeni tancerze, a pierwsze kroki stawiać początkujący, czyli bisy. Pojawiło się ogłoszenie, że jest nabór do grupy Pokolenia, więc się zdecydowałam. Na początku to tak nie wiedziałam, czy podołam, czy to jakoś będzie w moim klimacie, ale okazuje się, że jak najbardziej. Jest bardzo fajnie. Tak, zapraszamy, szczególnie panów, bo jest ich bardzo mało i brakuje nam do układu, także zapraszamy. To dobry pomysł, żeby tak spędzić. Bardzo dobry. Nawet tak dla siebie, żeby coś dla siebie, coś nowego, nawet coś w sobie odkryć, takiego innego, nawet z dzieciństwa, bo ktoś nas czasami marzył, że będzie tańczył, a to jest taka możliwość. I nie ma ograniczeń wiekowych, zapraszamy każdego. Na urodzinowy koncert przyjechało wielu gości, z którymi od lat współpracują Pokolenia. Wśród nich nie mogło zabraknąć Wiktora Baranowicza, kierownika zespołu tanecznego Białe Skrzydła z Białorusi. Najważniejszym jest chyba spotkania z przyjaciółmi, nie? Mieszkamy daleko jeden od drugiego i takie spotkania rzadkie, ale to daje taki krok do przodu, bo po takich spotkaniach podczas rozmowy dowiaduję się coś innego, coś nowego i od razu masz pomysł na jakąś pracę u siebie. Do tej pory nie było tak, żeby starsze osoby przychodzili i zaczynali tańczyć w zespole, nie? Po przyjeździe zespołu Pokolenia na Białoruś, jak ludzie, mieszkańcy miasta Młodyżnego zobaczyli, że starsze osoby tańczą tak pięknie, no to na dzień dzisiejszy już mam grupę, która też zaczyna tańczyć, mamy próby i cieszę się z tego, bo przykład zespołu Pokolenia jest po prostu życie dla ludzi na Białorusi.
Podczas urodzinowego koncertu publiczność mogła podziwiać artystki estrady cygańskiej Annę Dębicką i Katiuszę Kozubek. Z ogromną przyjemnością wróciłam tutaj właśnie świętować jubileusz 5-lecia zespołu Pokolenia. Przywiozłam ze sobą gościa z Niemiec, światowej sławy artystkę, również pochodzenia romskiego, tak jak ja, z którą współpracujemy od wielu, wielu lat. Także mam nadzieję, że naszym występem będziemy mogły uświetnić również ten jubileusz. Takie cóż pięknego, no już można powiedzieć, aś cóż świętego, tak? Że ludzie ci mają te stare tradycje, rytuały i oczywiście też tańce, bo się w tym pokaże duszę narodu, sił narodu. I ja muszę powiedzieć, ja tak szczęśliwy byłam. Ja po prostu muszę powiedzieć, ja z takimi piosenkami, co ja słuchałam wczoraj, ja spędziłam moje dzieckie czasy, bo moja matka jest ze Śląsku. Także ma zawsze i Śląsk, i tam różne zespoły byli zawsze u mnie. Ja słuchałam ich cały czas. Koncert urodzinowy Grupy Pokolenia to ponad dwugodzinne widowisko sceniczne. Nie zabrakło również życzeń i oczywiście tortu urodzinowego. Jeśli tylko kilka słów, bo jest to dla mnie bardzo wzruszający moment. Przede wszystkim wielki ukłon w stronę wszystkich wykonawców, moich tancerzy, wokalistki, które przygotował pan Paweł Stelmach, moim kochanym cygankom, przepraszam, Aniu, że was tak nazywam, Ani i Katiuszy. Katiusza przyjechała z Berlina, Ania z Gorzowa Wielkopolskiego. Katiusza rzuciła pracę, a co tam? Dziękuję wszystkim wam, kochani, kłaniam się w pas, zapraszam się. $20 000 w rękach marzycieli, pasjonatów. Podsumowano 6. edycję konkursu Wymodeluj swoje marzenia. 14 uczestników otrzymało finansowe wsparcie na realizację swoich marzeń. Uroczyste wręczenie czeków odbyło się w piątek w przestrzeni Sowa. Złożyli wnioski w konkursie, niektórzy po raz kolejny podjęli wyzwanie, które kosztowało ich trochę stresu, ale uczestnicy konkursu Wymodeluj marzenia mówią zgodnie, było warto. Tak naprawdę to myślę, że to jest dobra alternatywa dla początkujących osób, że mogą się naprawdę rozwijać przez to wszystko. I na pewno był stres, to mogę przyznać, ale warto było, myślę. Cieszę się, że mogłam wziąć udział, ponieważ jest to naprawdę sposób, żeby spełnić swoje marzenie. I to, że mogę właśnie pojechać do Macedonii z moją grupą, to właśnie dzięki temu, że dostanę pewną kwotę pieniędzy, którą to przeznaczę. No i naprawdę to jest... No nie wiem, cieszę się ogromnie, naprawdę. Na pewno nie żałuję, ale było dużo stresu, ale było warto. Tegoroczna edycja konkursu to różnorodność pasji, bo to na przykład pszczelarstwo, wędkarstwo, szycie, wycinanie w drewnie, taniec, aktorstwo i wiele innych, o których młodzi opowiadali z pełnym przekonaniem i wiarygodnością. Młodzi ludzie zarażeni tą swoją pasją przedstawiali autentycznie to, co przeżywają, co by chcieli osiągnąć w życiu. Przy tym mówili to językiem tak literackim, tak barwnym, tak wieloznacznym, z wykorzystaniem pełnych środków audiowizualnych, że tego jeszcze wcześniej nie było. To wspaniałe, że po raz kolejny firma Model Opakowania mogła uczestniczyć w tym cudownym wydarzeniu. Przesłuchiwanie utalentowanej młodzieży jest prawdziwym, ekscytującym wydarzeniem, także to niesamowite, że w naszym mieście jest tyle i w okolicach tyle zdolnych młodych osób. No cieszymy się, że możemy ich wspomóc. Osoby, które prezentowały swoje pasje, no naprawdę widać, że dbają o to, co robią, rozwijają się, no rozkwitają niczym pąki wiosną, tak jak teraz. Dokładnie było tak, nie licz dni do końca, tak mówiłeś. Deszcz ze słońcem mieszał się co chwilę, a pod sercem zostaw mi po sobie motyle ćmy.
Każdy z uczestników otrzymał finansowe wsparcie, najwyższe, bo w wysokości 2,5 tysiąca złotych Paulina Paluch, młoda informatyczka, przyszła programistka, która za te pieniądze sfinansuje m.in. certyfikowany kurs informatyczny. To też 2300 zł dla Mateusza Oleszczaka, którego pasja to pszczelarstwo. 2000 zł wsparcia otrzymał też Tymoteusz Bartnik, 1800 zł Olga Różańska. Czeki na 1000 zł otrzymali m.in. młodzi muzycy. Wszyscy zgodnie mówią, nasza pasja jest nam potrzebna jak tlen. Jest to sposób na wyrażanie siebie, prawda? Więc tak jakby powiedzieć komuś, żeby nie oddychaj przez chwilę, prawda? To dla nas to jest to samo powiedzieć nie graj, prawda? Jest to nasza pasja, przez to wyrażamy samych siebie. Jest to styl naszego życia i część po prostu nieodłączna tego jak żyjemy. Zresztą pasja zrodziła się ze słuchania muzyki, a to jest trochę naturalne dla nas w tym momencie, bo już jest to tak głęboko zakorzenione, że robimy to codziennie i ta pasja mimo usuwania cały czas by się pojawiała, więc... Nie mogłabym żyć bez fotografowania. Od lat się tym zajmuję, więc nie wyobrażam sobie po prostu już bez tego życia. I taka była idea konkursu Firmy Model Opakowania, żeby wspierać młodych pasjonatów, pomagać rozwijać im ich talenty, realizować marzenia. Ważne kryteria od początku konkursu to autentyczność i siła zaangażowania. Irena Gadaj, prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, współorganizatora konkursu, przypomina jego początki. Ja poprosiłam burmistrza Oleszczaka i Maćka, żeby poszli do firmy Model po pieniądze na konkurs grantowy dla młodzieży. Ja myślałam, że to będą takie małe granty w wysokości 1000 zł na jakieś ciekawe projekty. A oni przyszli ze zupełnie innym pomysłem i o wiele lepszym pomysłem i z większymi pieniędzmi. Model opakowania na konkurs przeznacza od kilku lat 20 tysięcy złotych. To w całości kwota przeznaczona na wsparcie młodych. To już dziesiątki zrealizowanych marzeń i rozwijających się talentów. Myślę, że konkurs Wymodeluj swoje marzenia już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w naszym mieście. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Młodzi mieszkańcy, którzy wzięli w nim udział, polecają go swoim kolegom. To nas bardzo cieszy. Mamy telefony nawet jeszcze przed uruchomieniem konkursu, czy w tym roku będzie kolejna edycja. Także wszystko, myślę, zmierza w dobrą stronę. Konkurs Wymodeluj marzenia to szansa dla młodych, którzy nie muszą mieć świadectwa z czerwonym paskiem. Tu kryteria są inne niż w konkursach stypendialnych. Tu najważniejsze są marzenia i odwaga, żeby je realizować. Tę mają tegoroczni laureaci konkursu. Bowska zadebiutowała albumem Kaktus i została okrzyknięta jednym z najważniejszych debiutów 2016 roku. Jej kolejna płyta Pysk cieszyła się nie mniejszą popularnością, a w przygotowaniu jest jej trzeci album. Podczas koncertów artystka łączy obraz ze słowem, zaskakuje wyrazistym i bezkompromisowym wizerunkiem scenicznym. Mogli się o tym przekonać jej fani podczas niedzielnego koncertu w Biłgorajskim Centrum Kultury. Bowska mówi, moje piosenki są do dotykania, szukam słów, lubię je zapisywać w notatniku na telefonie albo w notesie, kradnę ludziom zbitki słów, szukam punktów zaczepienia. Teraz was świetnie widzę bez tej maski. Cieszę się bardzo, że tu jesteśmy, a teraz zagramy dla was tytułową piosenkę z naszej drugiej płyty. Ta płyta się tytułu Pysk. Wyszła dokładnie rok temu. No dobra, nie tak dokładnie, bo to było w marcu zeszłego roku. A teraz szykujemy dla was nową płytę. Konstrukcja słaba, błysk szkła. Marny ten świat, marna ja. Jak gałązka drgam, smaga mnie wiatr, bije deszcz, a ja trwam. Puchnie mi głowa, sto spraw. Za dużo słów, dużo zdań, noc bezsenna, trwam, kłoni się myśl, dymi rym, a ja drgam. Artystka ma na swoim koncie dwie płyty, Kaktus i Pysk. Przygotowuje trzecią. W wywiadach mówi, muzykę robi się dla siebie i dla radości muzykowania, a nie dla popularności. Tak powstał m.in. jej przebój Kaktus.
Grać bez filtra, to znaczy grać bez ograniczeń i z dziką energią, z prawdą na scenie, mówi Bowska. Artystka zagrała na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury w niedzielny wieczór. Fundacja Bliżej Pasji zaprasza wszystkich seniorów po 60 roku życia, którzy mają ciekawe pomysły. W ramach projektu Senior Ważny Codziennie można otrzymać dofinansowanie na ich realizację. Żeby przystąpić do projektu Senior Ważny Codziennie, trzeba mieć ukończonych 60 lat, być mieszkańcem powiatu biłgorajskiego i mieć ciekawy pomysł. Najważniejsze, trzeba zgłosić swój udział w projekcie telefonicznie pod numer 669-045-303 lub wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia, a więcej informacji w Gminnym Ośrodku Kultury. Wieści Biłgorajskie Flash kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam też na sobotnie wydanie Wieści Biłgorajskich. Wszystkie nasze programy też dostępne są w internecie. Do zobaczenia i życzę dobrego tygodnia.